Wyjątkowy obiekt trafił do Muzeum Wsi Opolskiej. O tym będzie rozmowa dnia. Małgorzata Liskupińska, witam Państwa. A moim Państwa gościem jest Ewa Olbryt i Marcin Lęcki, właśnie z Muzeum Wsi Opolskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasi widzowie widzieli dzisiaj w Kurierze Opolskim, no właśnie jak zamontowano wiechę na dachu nowego budynku. Pan Marcin, jest pan odpowiedzialny za odbudowę tego budynku. Cóż tak. To jest właśnie ta chata, chatka syberyjska? Ta chatka syberyjska to nie do końca jest nazwa, którą jesteśmy pewni, że taka była. Jest to budynek, który przez pewien czas stał w założeniu pałacowym, potem został przeniesiony blisko kościoła w Sławęcicach. Po prostu jest to budynek, który został stamtąd przeniesiony, został przeniesiony w częściach. W tym momencie odbudowujemy go i będzie to, jakby to nie brzmiało, najnowszy budynek w skansenie. Chociaż ma około 200 lat. Tak, tak. Prawdopodobnie, ale mówimy tu o bardziej bo prawdopodobieństwie niż pewności, to jest około 1800 roku, ponieważ również właśnie z 1800 roku odnaleziono kartkę, jeśli dobrze pamiętam, z brewiarza. Więc tak, to jest około 200 lat. Był przenoszony, na pewno był przenoszony z miejsca na miejsce. Zakładam, że to jest jego ostatnie miejsce, gdzie będzie stał. Jeżeli chodzi natomiast o samą konstrukcję, to tam widać ślady przenoszenia, ale to techniczne rzeczy. Na czym polega odbudowa takiego budynku? Ten budynek to jest tak, to ma swoje lata, tak? No, nic nie jest wieczne. W czasie coś się degraduje. Właśnie przy przenosinach. Przy przenosinach też zapewne to nie było idealnie odtworzone. Tam, gdzie stał, no, działania wojenne też zrobiły mu krzywdę. Co no, z ciekawszych rzeczy znaleźliśmy odłamki z amunicji artyleryjskiej z czasów II wojny światowej. W nim znaleźliśmy też kule ołowiane, czyli to też już jeszcze wcześniejszy czas. Po prostu część trzeba było odtworzyć. Część zniszczona została przez czas, część zniszczona została przez wodę, część no, również przez nas, to znaczy przez ludzi, którzy odtwarzali go wcześniej. Tak się dzieje z historycznymi. Po prostu. Tak się dzieje z historycznymi budynkami, no ale trafił do muzeum, kiedy Opolanie będą go mogli zobaczyć. Co jeszcze przed państwem? Ten rok, bo dokładnej daty nie jestem w stanie podać, no, przed nami. Tak naprawdę to ładnie dzisiaj ktoś ujął, prace wykończeniowe, ponieważ wiecha oznacza, że zakończyliśmy pewien ważny etap, czyli postawiliśmy więźbę. Na dniach będzie kryty gątem drewnianym, no a potem cóż, no, wstawianie elementów, które już zostały odtworzone, czyli okna, dołożenie drzwi, które musieliśmy zrekonstruować. Ach, jest jeszcze kilka rzeczy, które o starych drzwiach można powiedzieć. Ale... A no to proszę mówić, no bo to są właśnie te ciekawostki, na które czekamy. W starych drzwiach jest dosyć ciekawy ślad, to znaczy ktoś do nich strzelał, tak? Przy czym to jest strzał z tak zwanego grubego śrutu, więc możemy przyjąć, że było to na przykład, był to jakiś domek, którym rezydowali przez chwilę myśliwi. Nie wiem, czy ktoś trenował strzelanie. Czy może ktoś w odpowiednim momencie zamknął drzwi, chroniąc się przed śrutem? Znaleźliśmy ślady topora. Ktoś ewidentnie próbował przebić się przez drzwi albo, nie wiem, znowu trenował, czy jego topór jest ostry. To tego nie wiemy, ale po prostu odtwarzając to, znajdujemy rzeczy, nad którymi się zastanawiamy, a czasami uśmiechniemy się, próbując dojść do tego, co to było. Też się prosi, żeby spisać historię. I albo wymyślić ją na albo nowo. Albo wymyśleć na nowo, tak. Wymyślić jakąś legendę dotyczącą tego budynku. Może konkurs dla naszych widzów, albo dla Opolan, którzy zwiedzają muzeum. Pani Ewa. Tak, ja myślę, że to przede wszystkim, jak już ten budynek faktycznie powstanie i stanie, będziemy mogli go udostępniać, to na pewno wokół niego wymyślimy parę ciekawych atrakcji edukacyjnych, nie tylko. Myślę, że też zaprosimy na pewno mieszkańców z miejsca, z którego ten budynek pochodzi i nawiążemy z nimi współpracę. Także myślę, że pomysłów nam w tym względzie nie zabraknie. Tak, bo być może, no właśnie, że mieszkańcy Sławięcic mają jakąś znają jakąś historię, jakieś podania. Babcia może komuś coś przekazała. Co to było? To naprawdę aż dokładnie. Się prosi no, wiadomo. O odtworzenie. Tak, oczywiście. No, muzeum jest tak naprawdę jedynym miejscem w tej chwili,
prawda, w naszym regionie, gdzie te wszystkie stare budynki drewniane są zachowane i są udostępniane. Także myślę, że również i z tym domkiem ogrodnika zrobimy coś ciekawego. Tak, zanim domek ogrodnika będzie gotowy, to przecież Opolanie już tęsknią do otwarcia sezonu, żeby muzeum odwiedzać, ten nasz znany skansen. Jaka oferta czeka na nich? Czy nad czym pracujecie Państwo? Tak, no my przede wszystkim teraz bardzo już ciężko pracujemy nad naszą pierwszą, największą imprezą plenerową w sezonie, czyli jarmarkiem wielkanocnym, na który z tego miejsca mogę już zaprosić 24 marca, to jest Niedziela Palmowa. I również to się nam jakby nakłada na otwarcie sezonu pełnego udostępniania ekspozycji muzealnej, czyli tak naprawdę już od połowy kwietnia będzie można zwiedzać naszą ekspozycję, zarówno tereny parkowe, jak również wnętrze obiektów zabytkowych. No i zaczynamy już też działania edukacyjne, konkursy i otwarcia wystaw. Niedziela Palmowa, 24 marca. My oczywiście tam będziemy z kamerą, jak co roku będziemy przypominać, ale pamiętam jeszcze te 3 lata temu, gdy był czas pandemii, jarmarku nie było i z taką wielką ochotą i przyjemnością Opolanie potem przybyli. Spodziewacie się tłumów, jak zwykle? Tak, tak. Nasza impreza ogólnie jest jedną z największych w województwie, także my nie narzekamy, bo nawet jak jest brzydka pogoda, no to przynajmniej te 5-6 tysięcy gości u nas bywa. Rekordem było 15 tysięcy zwiedzających jednego dnia, bo to jest impreza jednodniowa. Także po pandemii widzimy wzrost frekwencji, zdecydowanie ludzie po prostu tęsknią za naszą ekspozycją i naszym propozycjami kulturalnymi. Czy te osoby, które wystawiają się na jarmarku, też chętnie przyjeżdżają? Bo tych imprez przecież w regionie jest sporo. Tak, i ja tu nawet mogę przeprosić tych, którzy się niestety nie dostali na tę imprezę, ponieważ zwykle mamy bardzo wielu handlowców, rękodzielników chętnych do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, natomiast no, mamy ograniczone niestety możliwości takie fizyczne. Na dzień dzisiejszy wiem, że na pewno to będzie około 100 stoisk handlowych z rękodziełem, z kulinariami różnego rodzaju, także zapowiada się naprawdę bardzo ciekawe wiosenne wydarzenie. Tak, imprezie towarzyszą też warsztaty, też konkursy, czy trzeba wcześniej się na nie zapisywać, czy wystarczy przyjść? Jak Państwo to planujecie? To jest taka impreza handlowa bardziej, także głównie nasi goście tutaj oczekują bogatej oferty handlowej i do tego się szykujemy. Natomiast zawsze są atrakcje dodatkowe dla najmłodszych gości naszych, także zapraszamy na gry i zabawy, takie typowo wielkanocne dla naszych najmłodszych odwiedzających, ale oczywiście również tradycyjna nasza oferta, czyli będzie można obejrzeć zwierzęta gospodarskie, będzie można zrobić jakieś ciekawe, duże zakupy, ale także i wziąć udział w naszych występach muzycznych, ponieważ nie zabraknie u nas również muzyki. Wspomniała Pani tutaj też o dużej ofercie kulturalnej i dużej ofercie edukacyjnej. Z czego Opolanie mogą korzystać? No my już tak naprawdę od marca zaczynamy zajęciami edukacyjnymi poświęconymi tradycyjnym technikom zdobienia jaj wielkanocnych. Akurat ten temat się cieszy dość dużą popularnością, szczególnie w tym oczywiście okresie świątecznym, ale zaraz później też zapraszamy serdecznie na Noc Muzeów, która wiadomo, że jest bardzo ważnym wydarzeniem dla Opolan. No i tutaj przy okazji Nocy Muzeów chciałabym zaprosić w imieniu naszej koleżanki dr Elżbiety Oficjalskiej na otwarcie wystawy stałej. Jest to bardzo ważne dla nas wydarzenie. Będzie to otwarcie ekspozycji poświęconej tak naprawdę rolnictwu na wsi śląskiej. Będzie to bardzo duża ekspozycja. Będzie niejako wprowadzeniem do zwiedzania naszego muzeum. Mamy tutaj w studiu książkę. Nowe wydawnictwo. Dokładnie. Jest to całkowita świeżynka, także jeszcze nikt tak naprawdę jej nie posiada. Natomiast wszyscy Państwo, którzy u nas zagoszczą podczas oficjalnego otwarcia tej wystawy, będą mogli to wydawnictwo otrzymać. Jest rzeczywiście bardzo dużo materiału poświęconego właśnie temu tematowi, ale również bogate ilustracje, także zachęcam. Tak, ja przypomnę, gospodarstwo rolnictwo na wsi śląskiej 1850-1945. Z pewnością będziemy jeszcze o tej książce mówić w naszych programach. Jak Państwo widzą, czy ta kultura nam się nie nudzi? Czy jesteście Państwo, wy jesteście zawsze chętni i gotowi, żeby gościć Opolan, ale nie tylko Opolan. Natomiast czy rzeczywiście i młodzież przybywa chętnie? Jak widzicie? No ja myślę, że nasza frekwencja, ponieważ tak jak wspomniałam wcześniej, muzeum jest czynne tylko tak naprawdę w okresie wiosenno-jesiennym, przez pół roku, a mimo wszystko jest to blisko 50 tysięcy zwiedzających, to mogę otwarcie powiedzieć, że na pewno nie nudzi się.
ponieważ to bardzo często są grupy zorganizowane zarówno młodzieży, dorosłych, jak i nawet dzieci przedszkolnych i klas 1-3. Także ten przedział wiekowy jest naprawdę duży i no, mogę powiedzieć, że chyba każdy wychodzi zadowolony z wizyty z muzeum. Z pewnością porównujecie Państwo to, co Wy oferujecie z muzeami z innych stron naszego kraju. Czy widzicie, jak bardzo regionalizm na przykład wpływa na ofertę? Czy tak. Różnią się mocno te, tak. te wystawy? Oczywiście. No, trudno, żeby prawda, muzea na wolnym powietrzu bardzo się różniły od siebie, bo my mamy bardzo podobną ofertę, prawda? Także zarówno ta edukacyjna, czy imprez plenerowych jest zbliżona do siebie, ponieważ my jakby płyniemy razem z całym rokiem obrzędowym, także praktycznie w każdym chyba skansenie, w każdym muzeum na wolnym powietrzu zaczyna się sezon od jarmarku wielkanocnego i to jest jakby takie naturalne. Natomiast rzeczywiście każde muzeum jakby promuje specyfikę swojego regionu i wspiera praktycznie tą popularyzację tej kultury tradycyjnej i ludowej. Tak, tutaj trzeba zaznaczyć, że przecież specyfika naszego regionu łączy też ich bardzo różne historie, tak? Przecież na przykład te wystawy, inaczej, święta wielkanocne, które pokazują, jak na przykład stoły wielkanocne wyglądały i u nas, i u kresowian, tak? Tutaj autochtoniczne i kresowia, to się chyba z dużą popularnością cieszy i ludzie chętnie też wysłuchują, widzą, no nie mogą skosztować raczej. Tak, mogą powąchać niestety tylko. No rzeczywiście mamy po prostu ekspozycję kresową u nas na terenie muzeum i ten stół wielkanocny, o którym pani wspomniała, jest właśnie prezentowany w tej chałupie, także można tak naprawdę zobaczyć zarówno te różnice, jeśli chodzi o same potrawy, czy tak naprawdę podanie ich, bo może potrawy nawet są całkiem podobne do siebie, ale także porównać otoczenie, czyli wyposażenie tej chałupy kresowej, porównać do wyposażenia chałupy śląskiej. I to jest chyba miłe, gdy ludzie to oglądają, zwiedzający, a potem mówią, tak, tak u nas było, to jest właśnie wiernie odtworzone, to jest to, co chciałem zobaczyć. I to był naprawdę miły dzień w muzeum. Tak, wspomnienia wracają za każdym razem u naszych gości. To prawda, to prawda. Wiele razy były sytuacje, w której ktoś prawie że chciał dotykać ekspozycji, mówiąc swojej rodzinie, tak to wyglądało, tak wyjeżdżaliśmy, mamy podobne pamiątki. Kiedy przy ekspozycji chociażby czegoś, co nazwałbym koziołkiem. Tutaj mówimy fyrlokiem. Ktoś mówił fyrlałką. Wie pani, to jest niesamowite, jak ludzie mają różne określenia na ten sam element w kuchni. I kiedy rozmawia się z ludźmi, którzy przyjechali tu z innych stron Polski, używali to do tego samego, czyli do rozbełtania mąki na przykład w wodzie, a jak inaczej to nazywali. A jednak wspomnienia są bardzo podobne. I dlatego ja będę zachęcała do właśnie pielęgnacji tych wspomnień i do wizyty w Muzeum Wsi Opolskim. Dzisiaj o tym rozmawialiśmy właśnie z moimi i Państwa gośćmi. Także ja zachęcam, Muzeum Wsi Opolskiej czeka na Państwa. I dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. A Państwu życzę spokojnego wieczoru.